Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldyrn. Witam was z jakże to mrocznej i klimatycznej gry, czyli Resident Evil. Dokładnie tak, pierwsza część, a raczej remake pierwszej części. I tak, skończyliśmy poprzednio nasze przygody na tym, no, jak dotarliśmy do, powiedziałbym, ogrodów. Aktualnie jesteśmy, prawdopodobnie jest to chyba domek służby ogrodnika, czy czegoś w tym stylu, być może. Bierzemy się za jego przeszukiwanie. Tutaj, jak w ostatnim, na koniec ostatniego odcinka mówiłem, że leżą trzy niebieskie roślinki, które służą do leczenia trucizn, ale my nie jesteśmy za truci. Nam by się bardziej przydała jakaś zielona roślinka, jako że nasz stan jest na żółtym poziomie. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się zdobyć jakąś zieloną właśnie roślinkę, jakiś specyfik leczniczy. A jak na razie wchodzimy do pierwszych drzwi po prawej stronie. To jest, o ile dobrze pamiętam, bezpieczne pomieszczenie, w którym to można zapisać, dokładnie tak, można zapisać, jest skrzynka, a i nawet granat do obrony się znajdzie. Niestety żadnej zielonej roślinki nie ma, ale mamy zielone... Mamy zielone... zielony miks roślinek, więc... na razie zostawię go sobie. Zastanawiam się nad korbą, ale... Czy korba będzie mi potrzebna? No cóż, na razie zostawię. Daleko do tej skrzynki nie będę miał. I ruszam dalej przed siebie. Ja sobie przypominam, gdzie mogą być. Znaczy, gdzie mogą, gdzie na pewno są zielone roślinki. Ale... tam może być dosyć niebezpiecznie. I tak, pierwsza rzecz. Przesuniemy tą skrzyneczkę sobie w jedno miejsce, aby nic nam nie przeszkadzało, gdy będziemy chcieli przejść do dalszej części, ponieważ dziury, które widzicie, no z tych dziur mogą wyłaniać się pewne macki, które będą chwytały naszą postać i dusiły, przez co będziemy tracili zdrowie. A ta skrzynka zapobiegnie temu. No, na razie niestety i tak nie... Znaczy niestety. Chwilowo i tak na razie nie idziemy w tamtą stronę, tylko przechodzimy przez dwustronne drzwi na końcu korytarza. Tak, i nad nami od razu pojawia się pajączek. Pajączek, który być może będzie... A, udało się. Pajączek, pajączek, bez nóżek i bez rączek. Dokładnie, jest zielona roślinka. Tak jak przypuszczałem, od razu ją sobie użyjemy. Aby odnowić nasz stan zdrowia. Tu jest jeszcze jedna. Ale jej na razie nie ruszamy. W tym miejscu co mamy? Mamy czerwoną lampę olejną. Na razie jej nie... Chociaż nie, możemy ją ruszyć. Nawet byłoby to wskazane. Zapalimy ją. Dokładnie tak. I tu najlepiej polecam zapisać sobie kombinację. Czyli oko. Narysować sobie oko, które jest całkowicie otwarte. I jest zaznaczone czerwonym kolorem. Dlaczego? No, niedługo się dowiecie. Ale, tak jak mówię, zapisujcie. Co my tu mamy? Amunicję do shotguna weźmiemy. Tu mamy książkę, którą również pobieramy. Tu mamy skrzyneczkę ze specyfikiem leczącym. Prawdopodobnie sprayem w środku, ale go na razie nie potrzebujemy i raczej nie będziemy potrzebowali. Tu mamy zieloną lampę, którą oczywiście również podpalamy. No tu mamy tym razem, jak widzicie, kocie oko.
jest kolorem zielonym zaznaczone. Czyli pamiętamy, kocie oko zielony, otwarte oko czerwony. Idziemy na samą górę. Mamy ostatnią lampę. Podpalamy ją. I mamy oko otwarte, że tak powiem, czyli ze źrenicą. Kolorem żółtym. Czyli tak, żółty oko, otwarte oko, zielony kocie oko i powiedzmy to zamknięte, czy też ślepe oko, kolor czerwony. Jak widzicie, na środku stoi stół bilardowy. Przyglądamy mu się. No i zauważcie, że są bile, które odpowiadają kolorom lamp również. Żółta piątka, zielona szóstka, czerwona trójka. Zapisujemy oczywiście te cyferki, przyporządkowując każdą do swojego koloru. To wszystko będzie nam potrzebne. Jest to kod, dzięki któremu dostaniemy się do jednego z pomieszczeń, które znajduje się oczywiście również w tym budynku. No i teraz, gdy już wszystko tu zrobiliśmy, możemy opuścić to miejsce. Raczej tu już nie będziemy wracali. No. I tym razem możemy ruszyć dalej, jak widzicie. Źle zrobiłem. Mogłem najpierw... Coś mnie chwyci pewnie. No, tak jak... Myślałem. No i już mam żółty poziom zdrowia. Miło. Mój błąd. Dobra, będę musiał wrócić jeszcze po tamtą zieloną roślinkę i się jeszcze podleczyć. Na szczęście ich jest pod dostatkiem. Albo w sumie zużyję tą zieloną. Zielony proszek. Nic się nie stanie. Zostawimy amunicję do shotguna sobie w skrzyni. Tą książkę możemy zbadać. Zobaczmy, co jest w środku. No właśnie, nic w środku nie ma zapisanego. Ją na razie może ze sobą zabierzemy. Zabierzemy ją ze sobą, czy nie? Będzie nam potrzebna. Niech no pomyślę. Chyba na razie nie jeszcze, więc również ją schowam. W razie czego oczywiście wrócimy tutaj. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ten pokój nadal zamknięty, tak. Będziemy musieli znaleźć klucz odpowiedni do niego. I idziemy tym razem dalej już sobie spokojnie. No i pędzimy. Hop, hop, hop. Nie mogę zakręcić za róg. Tu jest zamknięte, dokładnie tak. Potrzebny jest klucz do galerii. Te drzwi są otwarte, ale nim tam pójdziemy, idźmy na koniec tego korytarza. Tu jest mapa przywieszona. Mapę możemy sobie bez problemu zabrać. Tak. Brawo. I jak widzimy, za mapą jest... pisze nam, że za mapą jest jakaś dziura. Oczywiście nie zaglądamy przez tą dziurę, ponieważ... Są tam złe rzeczy. Jeśli byśmy tam zajrzeli, wleciałyby do tego korytarza osy, które by nas strasznie denerwowały. Atakowałyby nas. One nie są jakieś groźne. Mogłyby nas chyba zarazić jakąś trucizną. Dlatego też nie zaglądamy tam. Po prostu sobie zostawiamy. Później będziemy mogli już zajrzeć, kiedy ukatrupimy je. I cały ul. Ale to dopiero zaraz. Dobra, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Tu były chyba drzwi od razu też, dokładnie tak. Najpierw zajrzymy do łazienki w takim wypadku. Bo to są chyba drzwi do łazienki.
o ile mnie pamięć nie myli. Dokładnie tak. Tu się nam coś błyszczy. Jest to klucz. Słyszeliśmy, że ktoś chyba wszedł nam do pomieszczenia. Wow! Tak! O tym nie pamiętałem i całkowicie zapomniałem. O! Przestraszyłem się. Możemy spuścić wodę w... Nie, nie możemy. Dobra. Ale udało nam się go zdjąć jednym strzałem, główka odpadła. Tak więc nie stanowi już dla nas żadnego zagrożenia. Przeszukamy sobie szafeczkę. Raport. Wirus T. Coś o roślinie 42. No właśnie, ale oczywiście tą roślinę znajdziemy. Wy możecie sobie to poczytać. I tak, co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Chyba nic poza tym tu nie będzie. Dokładnie tak. W takim wypadku co musimy zrobić? O ile się nie mylę, musimy wsunąć tą szafkę do samego końca. A tą przesunąć, no, w bok. Tak, i naszym oczom ukazuje się drabinka, z której to niezwłocznie skorzystamy, ponieważ i tak innej drogi na razie nie mamy. O, i dotarliśmy do jakiegoś ciekawego korytarza. Wygląda to na jakiś... korytarz prowadzący do bunkra, bądź też laboratorium, ale bardziej stawiałbym, moi mili, na laboratorium oczywiście. Nie trudno się domyślić, że te skrzynki trzeba zepchnąć. Tak, muzyczka się nie psuje, więc jest klimatycznie. Bardzo miło, kiedy na emulatorze nic się nie pieprzy w danym momencie. A z muzyką i z dźwiękiem jest największy problem zazwyczaj na emulatorach. No i już się skończyła. Aj, ale się powtarza na szczęście. Jak widzicie, mijamy również pewne drzwi, ale one są zamknięte, więc na razie ich nie ruszamy. Zostawiamy je w spokoju. Widzicie, zsuwamy do wody te skrzynki, żeby no, w ten sposób uformować sobie właśnie kładkę, po której przedostaniemy się na drugą stronę. Dokładnie tak. Tu mamy również zieloną roślinkę, ale jej na razie może nie będę brał. Jest za to coś zalanego, dużo wody. I w tym miejscu przygotujmy się na szybki sprint. Ktoś mi zawraca jeszcze Richard. Tyłek. Chris! Ale co tu robi Richard? Chris, stop! No! Richard. No dobra, wcześniej uratowaliśmy Richarda, Richard tym razem uratował nas, niestety poświęcił swoje życie. A my szybko spieprzamy przed siebie. Nie oglądaj się, Chris, za siebie. Jeśli nie chcesz mieć bliskiego spotkania ze szczękami. Super, jeszcze jest zamknięte na dodatek.
Nie mamy klucza. Ale, znaczy mamy jakiś, ale to nie jest ten. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Całkowicie o tym zapomniałem. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak po prostu wracać. Aj! Wow! No! Tam powinna być również muzyczka klimatyczna, ale niestety, jako że to emulator, to się pieprzy. Udało nam się uciec. No, na szczęście. W takim wypadku tą roślinkę możemy zabrać. Musimy wrócić się w jedno miejsce. I użyć klucza, którego znaleźliśmy wcześniej. A do tego miejsca jeszcze wrócimy. Z odpowiednim kluczem. No cóż, tak to jest, jak się gry nie przechodzi już dosyć dawno. Znaczy, już dosyć dawno się gry nie przechodziło i się po prostu nie pamięta. No dobra, czyli wracamy. Wracamy do głównego korytarza, tam gdzie przechodziliśmy przez dwustronne drzwi, ponieważ ten kluczyk, który przy sobie mamy, o ile dobrze pamiętam, pasuje właśnie do tamtych drzwi na tamtym korytarzu, ale możemy sprawdzić, czy nie pasuje przypadkiem do tych. Nie. No właśnie, czyli wracamy. Tam będzie, o ile dobrze pamiętam, małe pomieszczenie. Coś chyba... Pomieszczenie? Pokój. Nie, pokój, pokój, rzeczywiście. Pokój, łazienka, czyli takie pomieszczenie, które jak byliśmy... No, te, które było przed chwilą. No właśnie. Znowu nas złapało. Ale nadal jesteśmy na zielonym, więc... Jest okej. No, kluczyk pasował, pasował. Wyrzuciliśmy go, ponieważ już nie jest nam potrzebny. Właśnie, mamy typa, który się powiesił. Szafę przeszukamy, ale w szafie chyba nic nie ma, za to tu nam się coś świeci. Pistolecik, self-defense gun. Za chwilę powiem o nim nieco więcej. Notka samobójcy. No, czyli pożegnalny list. Dlaczego owy jegomość się powiesił. Ale, no cóż, chyba nie trudno się domyślić dlaczego. Oraz magazynek do zwykłego pistoletu. I tak, czym jest self-defense gun? Jak widzicie, on ma tylko jeden pocisk. Na domiar złego nie można tego pistoletu ładować. Po prostu ma tylko jeden pocisk i tyle. Ale z drugiej strony jest to najpotężniejsza. Oczywiście mówiłem w poprzednich odcinkach, że rewolwer jest najpotężniejszy, ale nie licząc rewolwera, ta broń jest najpotężniejszą z dostępnych broni w grze. Ona one-hituje wszystko oprócz głównego ostatniego bossa. Niestety tak się składa nieszczęśliwie, że ma, tak jak widzicie, jeden pocisk na całą grę. Tak więc polecam zużyć ją na jakiegoś, może nie na zombiaka, później będą gorsze monstra i mutanty nam wychodziły, więc na któregoś z nich można go użyć. Zaoszczędzimy amunicji, nerwów, zdrowia i oczyścimy sobie przynajmniej jakiś korytarz. Wchodzimy jeszcze do łazienki. Jak widzicie, leży ciało na podłodze. Tak, wodę da się tu spuścić. Z wanny, a w środku jest kluczyk, dokładnie tak. Ten zombiak nam wstaje, a my szybko po prostu opuszczamy to miejsce, aby nie walczyć z nim. No, całkowicie możemy już w sumie opuścić to miejsce.
I cóż, co nam pozostaje? Ruszamy dalej. Teraz możemy wrócić dokładnie do miejsca, gdzie brakowało nam kluczyka. Czyli do miejsca z rekinami. To też właśnie robimy. Jak widzicie, te klucze są porozsiewane wszędzie. I zorientować się, który do czego jest, do jakich drzwi pasuje, no... Jak za pierwszym razem się gra w tą grę, to można się powkurzać troszkę. No tak, mam ten self-defense gun, kurczę. A tam mogą być rzeczy, które będą nam potrzebne. I ja nie zostawiłem go w skrzyni. Dobra, może go zużyjemy zaraz, nie wiadomo. Na pewno kluczyka się pozbędziemy. I podejrzewam, że tej zielonej roślinki również się pozbędę. Tak więc pędzimy. Pędzimy. I czeka nas kolejna ucieczka przed rekinami. Dokładnie tak, spieprzamy. Aj, won ode mnie gnoje. Dobra, jesteśmy na żółto, dlatego teraz możemy całkowicie... bez żalu zjeść zieloną roślinkę. Kurde, ten jeden tu płynie za mną, tak czai się. Wchodź, Chris, wchodź. Udało się. Zużywamy kluczyk, dokładnie. Mamy dwa miejsca w takim wypadku. To jest pomieszczenie kontrolne, o ile dobrze się orientuję. Tak, ale w tym miejscu z wami się pożegnam. Będziemy kontynuowali od następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam do komentowania i subskrybowania oraz oceniania. Zapraszam również do moich innych let's play. Wyczekujcie kolejnych rezydentów. I do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, moi mili, i na razie. Hej!